Kościan, Eurocrane jest dzisiejszym sponsorem tego odcinka. Skaczący GLS i Tarzan wbija dzisiaj w te rytmy. Zapraszam. Tarzan! W dzisiejszym programie! Tarzan Boy! Dzisiaj na placu dźwigi Kościan. Eurocrane, jak już mówiłem, jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Dostarczył nam takiego GLS-a. Uwalnianie, włączanie i on ciupcia za nas. Piękny, wielki penerek. Zobaczcie te blazerówy. Ile to kosztuje? Nie wiem. Majątek. Ale powiem tak. Być może na to nie każdego będzie stać. Ale żeby wynająć sobie dźwig, to już stać prawie każdego. Chcesz szafę? Na czwarte piętro se zamieść? Nie masz siły, jesteś laczkiem? Nie masz takich bitków jak ja? Dźwigi do Kościana ci pomogą w tym. Jesteś jakimś tam, robisz dachy, cieśle, dekarz, piekarz, statysta? Chcesz? Wynajmujesz. Nie masz kurwa co robić z szanem. Bierzesz dźwig, stawiasz przed chatą, jest gitara. Bungee, pierdołki, sranie, ha ha ha, he he he. To jest właśnie to. Drodzy Państwo, auto. Bo tu żeśmy się dlatego spotkali, żeby mówić o tym kozaku. Cięć! To jest właśnie Tarzan z Poznania. Przód! GLS-a! Oskarek, podejść! Podejść tu szybciej! Za co ci płacę? Drodzy Państwo, to jest prawdziwy kot! To jest właśnie król lew na trasie! A ja zawsze myślałem, że to jest ML albo GL! Nie, jak bzdury gadałem! G-klasa i GLS ogólnie teraz rządzą! Zobaczcie ten ryj! Ryj jest tak ogromny! A gwiazda od tego kozaka jest tak ogromna, jak 19-calowe felgi w mojej BMW. No to co więcej mogę powiedzieć? Jest przekozak, nie będę tu mówił o kolorze, o bajerach, bo on ma wszystkie bajery. Tak, tak, uprzedzę was. Ma wspomagane kierownicy, ma też skórzane siedzenia i ma też klimatyzację. He kurwa, ale pierdolenie, to jest logiczne. Auto kosztuje z bańkę. Ale ten system uwalniania, wiadomo, że największe pole, największe dziury to są teraz. On nigdy nie wjedzie w nic bardziej upierdolonego. Ale system uwalniania robi bujankę. Balety, ronda, dupy i to chwalenie się. Uwalnianie! Zobaczcie ten tył. Jest tak piękny, jest tak cudowny. To auto jest tak cudowne, jest tak piękne, że co ja mam o nim gadać? Co mam o nim gadać? Że jest wypas? Czy to widać? Widzicie sami. Z Mercedesem nie ma jaj. Z Mercedesem nie ma jaj. Oczywiście, że Mercedes to jest kozak. GLS 400. On może dwie turbiny, a może ma trzy, nie doczytałem. Ale to nie... Białe skóry, czyli już Oskarowi się nie podoba, bo te szuszwol już by były kurwa brązowe i brudne. Ale tu wygląda to rewelacyjnie. Właściciel dba, właściciel jest fanem motoryzacji i za to go kochamy, za to go szanujemy. Że on bawi się tą motoryzacją. Tak jak ja. Prezentacją. Chuj, sprawdzimy. A jak? Taki kaban wyjechał, już się ciężko 5 razy podnieść. Przecież to? Ty już zakwasy, kurwa! Ała! Nie. Dobrze, dobrze! Wiadomo, lata. Przepolony Tarzan, kurwa! Koła 23 cale. Wyobraźcie sobie, jak bym powiedział 10 lat temu, że do seryjnych jeepów, SUV-ów, czy tam mówcie jak chcecie, ładowaliby 23 cale, uwierzylibyście. No w życiu! Te 22,5 to jest zarezerwowane dla tirów! A tu teraz w osobówkach takie dają! Wszystko w chromie, klamki, ringi i listwy! To miałem powiedzieć! I tutaj jeszcze jest lista nad lampami. Lampy w laserze! Nie w ksenonie! Jedziemy! Dobra, środek na wypasie, luksus w K
każdym centymetrze. Tu jest drewno, tam jest drewno. Chyba pół lasu amazońskiego ucięli. Ale powiem wam tak, jeszcze takiego hatapa nie widziałem w żadnym samodzie. Oskar, te spizdiera od razu musi być. On co jedzie? Siedem weseń with hate, babe. Auto jest ogromne, ale jedzie się dobrze. Jedzie się jak małym pierdziuszkiem, a jest mega ogromną krową. Ogromny szyberdach. Kurwa, teraz u mnie na balkonie w bloku. Niesamowicie. No ale no życie. Białe skórki, to wszystko tu drewnienko, znaczy tą kierownicę, to wszystko jest na takim bujance. Ja zawsze krzyczałem na te tablety, a te tablety okazały się wypasami, kurwa. Jak nie widziałem to rzemgodą, jak widzę to teraz rzemgodą co innego. Tablety to jest prawdziwy kot. Kot. Zobaczcie te siedzenia, te podłogi, tiki. Tu się wszędzie to wszystko pali na jakieś brązowe, kurwa, nie brązowe. Brązowe, kurwa. Skóry są. Skóry generalnie są. Skóry generalnie są brązowe. A tutaj te drewno jest brązowe generalnie, a lampki są inny kolor, a się zajebałem tam gdzie osraniu, więc gdzie trochę pomyliło z brązową. Ale zobacz jak to się jedzie wszystko. Ja to... O sygoto! Naszą naukowiec, szanowny naukowiec! Urlop ma, wybaczcie. Ja z tym ryjem do żurnala. Jedzie się dobrze, mercedesowski, tu wszystko znaczy, nie ma nazwy z gazdy. Lepiej liczyć w Mercedesie niż kurwa w PKS-ie, to żem godbał i to żem godać będę. Lusterka ma elektryczne, lusterko tu też jest na wypasie. No nie ma czarnej sufitu, ja za to działa klakson, kurwa w aucie za baniaka. To dziwne, żeby nie działał. No i podziękujmy właścicielom tego kozaka i firmy z dźwigów, że nam dali tego kurwa wypasa do programu. No dajcie ludzie, ludzie! No i zobacz jak ładnie, a jest pięknie, bulwaróweczka, bulwarówej, bulwarówej! A co robi ty? No jadę jak szef, jadę jak mu na bujance. Tak szef jeździ? Tak jeździ szef. No drodzy państwo, teraz będziemy robili bujaneczkę, zobaczcie ze mną, poszukam, zapraszam, pyk, ustawienia, włączamy tu system off-road, ale coś nie chce się załączyć, funkcja niedostępna. Oh my god, man! Co tero? Czyli co tero, ale zrobimy ten na B. Tyk. Nie funkcjonuje to. Dlaczego jest funkcjonuje to sam? No ta kurwa, ja mam. Dobrze, ale pogrzebiemy, spokojnie, zaraz to znajdziemy. Pyk. Czy jedzie, ale jest prezencja! Tarzan zrobi bujankę na Kościanie, zaraz jedziemy na Poznań. Auto jest cudowne, ma tyle funkcji, ma wszystko, ma, no ma wszystko, no słuchajcie, no ja nie jestem mechanikiem. Ja wiem, że ma wszystkie bery świata. No to ma wszystko, od klimy po elektryczny szyb. Ja nie muszę tu tepać kurwa młotkiem przy silniku. On ma wszystkie bajery. Czy to jest mało informacji powiedziałem? Ma wszystkie bajery? Czy nawet nie wiecie ile to jest bajerów wszystkie? Ja też nie wiem. Połowę tych bajerów bym tu nie włączył przez 5 lat eksploatacji tego auta. Taka jest prawda. Nagłośnienie najwyższej jakości. Tu wszystko zrobione jest tak jak powinno być. To Mercedes będzie rządził i rządzi na trasach. Nie tylko on, bo oczywiście przed nim jest BMW, wiadomo, ale nieważne. Inne wszystkie firmy podrzędne, Hyundai, te wszystkie gówna, to są pety. To są siety. Drodzy państwo, zakończenie. Tak jak ten grill jest ogromny i ten przód z tymi pięknymi lampami, w ogóle całe auto jest piękne, tak samo ogromny i wypaczony jest ten plac z tymi dźwigami. A ja postanowiłem o tym powiedzieć, żeby to poszło w świat. Ludzie, to jest nowość! Żegnam się z państwem w tej cudownej atmosferze i mówię wam ciao! God damn it!